tym filmie razem z Napierakiem spróbuję przetrwać 24 godziny na Antarktydzie w Minecraft. Świat, na którym będziemy grać, jest cały pokryty śniegiem oraz ogólnie pada na nim cały czas śnieg. Podczas odcinka będziemy grać na specjalnie przygotowanej paczce modów pod ten odcinek. Oprócz tego warto wspomnieć o tym, że będziemy mieć tylko jedno życie. Gdy jedna osoba zginie, nie może już się odrodzić. Jeżeli byłbym to ja, film w tym samym momencie się kończy. A naszym głównym zadaniem w tym filmie będzie pokonanie bossa, który znajduje się na szczycie wieży. Ale już nie przedłużam i zapraszam do oglądania. Siema Wojtek. Cześć Kubir, czemu tu jest tak zimno? A co ty roleplay grasz? Wiesz, nagle się obudziłem i jestem na jakiejś zimie. No, faktycznie. No, jesteśmy na Antarktydzie, Wojtek, więc ogólnie musimy zacząć rozgrywkę. Wszędzie jest śnieg, wszędzie pada śnieg, więc standardowo na początku bierzmy drewno. A będzie coś nas atakowało? Jakieś niedźwiedzie? Przekonamy się. Czemu ty mi zabierasz Siema. Drzewo? Ej, nie zabieraj mi drzewa! Nie bij mnie! No! Ej! Uważaj, stary! Na początku standardowo z Napierakiem zebraliśmy drewno oraz zrobiliśmy podstawowe kamienne narzędzia. A następnie zaczęliśmy zwiedzać teren wokół nas, ponieważ byliśmy bardzo ciekawi, co paczka modów dodała do naszego świata. Co to? Dostałem coś za darmo. Flower Crown Democration. Decoration. A ja też. Aha! Co jest? Co my mamy na sobie? Ej, jak to fajnie wygląda. Ale teraz wyglądam czadersko. Ty, tu jest tak zimno, że ci nawet nosek czerwony się zrobił, wiesz? Faktycznie, jest dosyć czerwony. Jak tylko zrobiliśmy tulsy, wiedzieliśmy, że najlepszą opcją na start będzie znalezienie wioski. Dlatego postanowiliśmy wyruszyć na jej poszukiwania. Da się tu znaleźć wioskę? No jest tu biom akacjowy, nie? Więc teoretycznie... Ty, faktycznie, to jest sawana. Ty, a ja bym chciał się łodzią przejechać. Łódź? Gdzie jest łódź? Jest! Można wsadzać itemy do lodu, zobacz. Dirta tutaj dałem, widzisz? Co? Ale kozak. Lifehacki. Lecimy! Co to? Wiocha, siano! Ej, kozacko, że mamy wioskę. Teraz będziemy mieć dużo jedzonka. Kowal! Zobaczmy, co tu jest. O kurde, stary. Spodnie i klatę żelazną i dwa diamenty. Masz spodnie? O kurde, nie mam. Tu masz. Idę. Tu masz. Idę! Dobra, a dwa diamenty póki co myślę, że zostawię na późniejszy etap rozgrywki. Dobra, ja tutaj rozprawię się z golemem. Mam nadzieję, że go nie podrasowałeś. Dostałem! O, czekaj, bo ja nie mogę stawiać na lodzie. Czekaj, nie mam bloków. Daj mi bloki. Dobra. Ajajaj, trzy żelaza. Co to jest? Myślałem, że wiesz. Ale cię wyrzucił w powietrze. Po jakimś czasie spędzonym w wiosce zrobiła nam się noc, a wtedy zauważyłem moba, którego totalnie się nie spodziewałem. O, co to? Ej, creeper naelektryzowany. Co? Dobra, idź się z nim bić, stary, ja pooglądam. No wiadomo, nie? Ale będzie walka. Tężna. Pół serca. Mam głowę zombiaka. Co? Serio? No, cienki, stary. Ale patrz to. Co to jest? To jest jakiś demon! Ej, szybki! Uciekaj! Co to ma być? Ej, bo tu jest coraz więcej mów, ja bym jednak chyba poszedł spać. Wstawaj! O, wstałeś, cześć! Siema, Wojtek. Patrz, idziemy do tej wiochy, tu jest jakaś wiocha fajna. Ej, co to jest? Właśnie ja tego nie widziałem wcześniej. Ej, skrzynka! O. Siodło! Ej, kibelek? Myślę, że to nie jest kibelek, Wojtek. Jaderko, dobrze. Ej, on się nazywa Doris, siema! Zobacz. Faktycznie, Doris. Ty, znalazłem jakiś owoc na drzewie. Pomarańcze, zbieram! Ej, jakim cudem owoce rosną, jak jest taka zima? No tak! A, no to git. To jest kowal! Mam kowala. Jakie itemy? Ja mam prawie całego żelaznego seta już. Ty! Bo widzę jakieś ciekawe zwierzę. Ja też coś widzę, czekaj. Ja widzę smoka jakiegoś. No właśnie, ja też chyba go widzę. A może on jest przyjazny? Ale on ma kły, zobacz. W sensie pazury? No. Ale nie bijmy go może. Ale strzelać już tak! Bije mnie! Gryzie mnie! Ej! Zły smok! Po pewnym czasie razem z Wojtkiem uznaliśmy, że to najwyższa pora, aby ulepszyć nasze ekwipunki i udać się do jaskini w poszukiwaniu żelaza oraz diamentów. Tu jest cave, więc myślę, że możemy do niego wejść. Co ty robisz? Życie ci niemiłe? Ale ten lapis się błyszczy. No, wszystkie rudy się tak ładnie błyszczą na tych shaderach. Jak? Co? O! Aha, to szybkie diamenty, nie? Dobra! Wojtek, z tobą nagrywki to są takie piękne. Zazwyczaj bym miał tylko jeden diament tutaj, wiesz? A z tobą to trzy od razu. Ej, co jakbym cię wepchnął do tej lawy? To bym się obraził. A. Tu nic nie ma więcej. Tu jest! Jak nic nie ma? A, cześć! A, dobra. Jedne złoże należało do ciebie, a jedne do mnie. Wszystko jasne, tak? No. Ja bym stąd pozbierał żelazo, nie? Jeżeli jakieś zobaczymy.
Nie, no to jest niemożliwe przecież. Pojedyncze? No. Po małym pechu związanym ze złożami rud udało nam się zebrać sporą ilość żelaza. Dlatego od razu wyszliśmy na górę, żeby je przepalić oraz dalej zwiedzać świat, który przed nami krył jeszcze wiele tajemnic. Patrz, tu jest lasowy słup. To jest słup Herobrina i on rzuci na nas klątwę. Tam coś jest! Ej, no, coraz więcej tych struktur. Villagerzy. Dobra, czas pokazać im, kto tu jest najlepszy. Tylko nie zabijaj tego z banerem. Coś tu musi być. Nie ma? Właśnie dziwne. A, bo to jest po prostu po... Oj, za to! Wow! Przestraszyłem się. Oni Dobra, nie chcę, żeby to było w filmie. Ja nie wiem, co ja mówię. O, name tag! Tam są takie fajne zwierzaczki, chodź zobacz. Zobacz, jakie fajne. To jakiś przerośnięty chomik. Chodź, idziemy spać. Dobra, idziemy dalej chyba. Ej, nie bij mnie! Niechcący. Kowir! Ej, bo tam jest jakiś nick. Czy to Mikols? A no, co jest? Mikols! Mikols tu nie, jest? Nie, Brock the Bulwark. Ej, to jest boss! Jaki boss? Jakiś boss tu jest. Nie ma szans, że to jest boss. Stary, bije go. O, stary, to jest boss! Jestem obok niego, on jest tam, jest targetowany. Tak, ja go biję. Na ciebie się stąd! Uciekaj, uciekaj, uciekaj! Uciekaj, Wojtek, bije go. Nie! Musisz... Nie mogę uciec! Zakobluj się jakoś. Dobra, zaraz go pokonam. Siekiera mi padła. Dobra, jest. Mamy coś? Mamy coś z niego? O, książka Infinity. Spoko, spoko. Bardzo przyjemny traf. Od której strony my przyszliśmy? Czy to jest kolejny postój pillagerów? O, patrz, co tam jest! O kurde, dobra, musimy tam iść. Oczywiście po chwili biegania postanowiliśmy się nie zatrzymywać i od razu wejść do dungeona, który pojawił nam się na horyzoncie. Ej, strasznie dużo pillagerów jest na Antarktydzie. Ej, scaffoldingi, biorę. Power 2 łuk. Ale dobra, jakichś niesamowitych rzeczy tutaj chyba nie ma. Kolejny łuk Power 2 i tym razem za Unbreaking. Jeden jeszcze, rzucam ci. Gdzie? O Jezus, spadł tak niefortunnie. No przestań, no stary, 6 serc mi zabrałeś. Serio? Sport. O, co jest? Dobra, już tak nie róbmy. Wow. No co to? O to chodzi. No co? Ginę! Jesteś impostorem, napierak. Nie mów tak na mnie, o kurcze! O, siekieram! A, dobra, dziękuję. O, co to? Co to? Seguer. Siajuero. Seguer. Ej, ja nie mam tej czapki. O, teraz. Dobrze. Ej, widzę smoka kolejnego. A czekaj, może ja mogę go usiąść? I oswoić, nie? Będę latać. Tylko nie mają skrzydeł. No, fioletowy. To twój kolor. Nie, nie stary. Mogę. Ej, kolejna wioska. Bardzo dużo jest wiosek tutaj. Ja bez, bez bloczków. Ej, ty go knokujesz do mnie. Ale dobra, ja go rozwa... Pomocy. O, co ci? O, świet. Ale zrobiłem obrót, wiesz, jak taka baletnica. Zatańczyłem z sobą tango. Ej, kotlet mi stygnie. Co? No. O, piramid! Ej, Tempel! I jeszcze jakiś coś. Zobacz, co jest na dole. Kolejny boss. Dobra, to jednak do tego czegoś bym wszedł. Coś tu będzie. Aha, fajne. No jak to? Creeper! Au. To pająk będzie. Uważaj. Czekaj, ja łuk mam. Co jest? Respi kolejne! Nice. Mamy go! To jest ta współpraca. O, jabłko wydropił złote! Złote jabłko. Looting 2. Dobra, kolejne miejsce zeksplorowane. Po walce z bossem uznaliśmy, że następną rzeczą, jaką chcemy zrobić, będzie po raz kolejny wejście do cave'a. Chodź tutaj, mamy cave'a. Tam zamek jest! Ty masz na imię zamek. Dobra, zaraz możemy pójść do cave'a, ale sprawdziłbym jeszcze to. Mi się kojarzy to z takimi domkami, co w Szwajcarii są. No to faktycznie. W piramidzie nie będzie tego bloku złota? Jest. Co to jest? Górnik! Tu będzie zejście na 100%. Ej, siekiera mi padła. Bije skillofa. Ej, dobra, jest dużo żelaza, fajnie. Kurczę. Widziałeś ten blok klacz? Ja jesteś za dobry na tę grę. Tutaj teraz powinno być echo, stary. A to czekaj. Napierak! Słyszysz mnie? Kowir! Słyszysz mnie? No i to jest ta magia montażu właśnie. Czemu ja biję z kości? Czekaj, ja muszę się... Ja nie zrobiłem nowej siekiery dalej. Patrz, creeper, boom. Zombiak, cyk. Pękła mi czapka.
Nie, no dlaczego? A mi też. Tobie też, ale mam inną. No ja mam tą świąteczną. A sponsorem dzisiejszego filmu jest niedawno wydana gra od Epic Games, czyli Lego Fortnite. Rozgrywka polega na odkrywaniu całkowicie otwartych światów, ulepszaniu swoich przedmiotów oraz walce z przeciwnikami. Oczywiście po samej nazwie można wywnioskować, że podczas rozgrywki możecie popisać się swoją kreatywnością, ponieważ w grze jest możliwość budowania i tak naprawdę tylko od was zależy, jaką budowlę zrobicie. Oczywiście do tego będziecie potrzebować różnego rodzaju elementów, które zbierzecie na mapie. Oprócz tego, jeśli będziecie chcieli sobie ułatwić rozgrywkę, wystarczy, że zrekrutujecie mieszkańców do zbierania surowców i pomocy przy próbie przetrwania nocy. Dodatkowo w grze możecie również eksplorować jaskinie, zbierać z nich rzadkie materiały i odkrywać tajemnicze miejsca. Dobra, jesteśmy na świecie. No i co? Trzeba jakoś zacząć po prostu. Z tego, co widzę, tutaj mamy jakiegoś startowego NPC-ta, który ma nam pomagać. Na samym początku oczywiście trzeba zebrać drewno. Mogę tutaj też zbierać granit. Ej, bez kitu, są jakieś kamienie, no. Zobacz, pod kół możesz coś skraftować w ogóle. Faktycznie, mogę skraftować ognisko. Skraftowałem, ale widzę, co ty robisz? Co jest? Czemu wilk nas goni? Dobra, trzeba go bić. No musimy go ubić, ale będzie ciężko do złapki. Co jest? Pomaga nam. Mogę skraftować stół rzemieślniczy, więc też to zrobię. O, i skraftować na przykład kilof albo siekierę. Próbuję ściąć te drzewo. O, okej. Z tego o wiele więcej, no. O, pająk mnie bije. Dobra, z siekiery to na dwa hity pada. Owce! Mogę pogłaskać owce. Wełnę dostałem z owcy. Zobacz, jaki w ogóle piękny zachód jest. O kurde, faktycznie. Jak to wygląda? Ja w ogóle, my tutaj już mamy ten zimowy biom. Jajko! Widzisz to? Co to ma być? Dobra, dawaj, 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 lecimy. To jest jakiś boss. Bijemy! Nie boimy się go. Oj, nie wiem. Dawaj, dawaj, uniki, uniki jak coś. Dobra. My mu nic nie... O! Na hita! No dobra, musimy wrócić w takim razie po itemy i będziemy kontynuować. Dziękuję Epic Games za współpracę, a jeśli ty również chciałbyś rozpocząć swoją rozgrywkę w LEGO Fortnite, serdecznie zapraszam cię do gry. A teraz już możemy wrócić do dalszych przygód na Antarktydzie. Kubir, obróć się! Siemaniu! Ile było? Całe dwa. Ej, naprawdę dobrze nam idzie z tymi diamentami. Ej, boss jest pod nami. A, widzę. Pająk będzie znowu. Tak, to pająk i to jest spawner! Szkieletów. Szkieletów? Ej, dobra, ten łuk jest tak potężny, ci powiem. Dobra, zabiłem. Gdzie jest ten boss? No, już zabiłem go. Ale to nie był boss. To był boss, tutaj pająk był. Ale on nie był straszny. Mnie przestraszył trochę. Dobra, to możemy chyba wychodzić. O, dobra. Nie wiem, czy mi starczy tlenu. Starczy, starczy. Mamy dobre płuca. Żartowałem, żartowałem, żartowałem. Wykop to, wykop to, szybko. Ej, smoki! Zawsze przylatują... Po wyjściu z jaskini głównym celem było przepalenie żelaza, a następnie chcieliśmy zacząć szukać miejsca na tymczasową bazę. Ej, czemu my łódką nie płyniemy? I drift! O, dobra! Ała! Stałem się! Nie idą mi te drifty chyba. Na ręcznym! O Jezus! Ała! Ej, co jest? Mam. Co jest? Co jest? Czekaj, stój, 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 stój. Co to jest? O kurde! Trójzą ma! Ale to boss będzie, nie? Tak, to jest boss, już widzę, że ma nazwę. Ej, z łuku, no dobry pomysł. Ej, on może być mocny. Wojtek, pomagasz? Tak. Ale dostał, ale dostał. Jak to się robi? O, au! Ała! Nice. Trójzą! Trójzą! O kurde, stary. O, prawie trafiłeś. Mapa skarbów, bierz ją. Biorę. Ej, blisko. Według moich obliczeń to jest tu. O, ile żelaza. Ej, słyszysz też te mewy? Tak, na Antarktydzie są mewy. Zrobię sobie żelazny hełm, ty w tym żółwiowym będziesz chodził? Tak. Dobra. Jak znajdziemy jakiś teren, który ci się będzie podobał, to mów. Git? W śniegu mam budować. No tak, no to tu jest tylko śnieg stary. No, no to czas zrobić odśnieżanie. O, nieźle, nieźle. To ciekawy pomysł, zwłaszcza, że cały czas pada śnieg. O, dwa obsydianu i złote jabłko. Motyka! Weź sobie złote jabłko, bo ja mam dwa. Widzę znowu creepera, który jest naelektryzowany. O. Sigma. Czekaj. Słonie? Ej, yo! Żyrafa! Co? Co żyrafa robi na Antarktydzie? Czemu na żadne zwierzę nie mogę usiąść? Ty, tu jest zebra, a na nią mogę? Mogę! Ej, to da się oswoić jak konia. Broń, broń zebry. O, jest. Ale bez zbroi mogę. A, okej. Okay. Ale też fajnie to wygląda. Ej, ja już jedzonka nie mam. Masz jedzenie? Mam. Ej, co to jest? Ej, coś... Widzisz to? Coś je krowy. Przestańcie jeść krowy. Tutaj szczerze może być nasza tymczasowa baza i obok tego moglibyśmy potem zrobić domek. To żółwie ninja! Ale on fajnie chodzi.
Wybierzmy w sumie sobie punkt, w którym na przykład postawimy łóżka. To będzie git! Myślałem, że to będzie w jakimś pomieszczeniu, no ale dobra, jak lubisz tak spać tutaj na śniegu, to git. Gdy znaleźliśmy miejsce na bazę, wiedzieliśmy o tym, że to jest najwyższa pora, aby zacząć szukać lawy w celu wejścia do Netheru, ponieważ jednym z następnych celów było przejście gry oraz udanie się do End City. Prześwitywała mi jedna lawa pulka gdzieś tam. Tutaj prześwituje, nie wiem czy też widzisz. Faktycznie, no bo to są zbugowane te bloki, no ale... Dobra, skorzystamy z buga gry, żeby nie szukać godziny teraz. To się robiło tak, tak. I teraz tak! Emerytura. Ale dobra, są tu jeszcze pojedyncze takie, to można z tego zrobić. Musisz odpalić portal. Dzięki za super zadanie. Odpal swoją mocą. Może zadziała. O! O! Ładujemy długo. Czekaj. O, dobra. Nie ma śniegu. Jeszcze jesteśmy w kanionie, no nie, najgorzej. A dobra, okej. Jak się przestraszyłem, o jest. Czujesz? No. Po wejściu do Netheru głównym celem było znalezienie fortecy oraz bastionu lub biomu endermanowego. W związku z tym zaczęliśmy zwiedzać Nether, aż w końcu napotkaliśmy strukturę, która normalnie nie występuje w grze. Co to jest? Widzisz to? Trzeba tam wodę jakoś rozlać. Ha, wodę! Nie, no zginiemy. O, dobra. GG. Co to? Ja! Co ty zrobiłeś, bo... Ja? 40 sekund poisona mam, rozumiesz? Ej, co to jest? Widzisz tą klatkę? Mam nadzieję, że nie zginę. Nie, no gast tam jest, Wojtek! Nie! Nie, 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 nie! Musisz odbijać! Nie, nie do mnie! Ale ty jesteś... No bo ja mam pół serca, jedno obrażenie, stary. Dostał z łuku, zabiłem. Dostał dwa razy z łuku. Ale jesteś szef. Ale lifehacking. No. Dobra, udało się. O nie, gast! Ej, to jest mini fortecy. Jedno serce! Ja zapomniałem, że mam tak mało serca. Aha, tu nic nie ma. Na szczęście po jakimś czasie biegania w końcu udało nam się znaleźć fortecę. Ej, tam jest nick jakiś. Tam jest chyba boss kolejny. Ej, żeby to nie był Blaze, bo z Blaze'em może być ciężko. Dobra. Dobrze, Wojtek, dojeżdżasz. Musimy znaleźć spawner Blaze'ów. Ej, to może być czarny szkielet, tak sobie myślę. Dobra, dam radę. Blaze. Chyba, słyszę. Ta, Blaze. Kurde. Uważaj. Może cofnij. O, strzela! Widerowymi kulami. Czekaj, ja go z łuku. Jezu, ten łuk jest taki piękny, uwielbiam go. No i zabity, dobra. Ała. Dobra, zniszczyłem spawner. Mam 5. Możemy teraz zacząć iść w kierunku farmienia pereł. Po zdobyciu Blaze Rodów zaczęliśmy szukać bastionu lub biomu endermanowego i właśnie to drugie udało nam się znaleźć. Teraz musimy poszukać endermanów i czy farmić tych pereł. A i siekiera mi padło. Dobra, mam. Dobra, wchodzimy, co? Tak, wracamy. O, dobra, przestraszyłem się. Po wyjściu z Netheru oczywiście zaczęliśmy się kierować w stronę Strongholda, który swoją drogą, jak się potem okazało, nie był zwykłą minecraftową twierdzą. Zobaczmy, gdzie nas to poprowadzi. Lag jest. Fajnie, jak podlagowało. Okej, w tą stronę biegniemy. O, ty! Okej, ja ogólnie wiem, co to jest, Wojtek. Ja chyba też. To jest... wieża, której będzie właśnie ten nasz ostateczny boss. Myślę, że na ten moment moglibyśmy go zostawić, ponieważ wydaje mi się, że potrzebujemy o wiele lepszych itemów, zwłaszcza, że będziemy musieli iść od dołu tam, a w tej wieży będzie jeszcze bardzo dużo mobów. Ej, co to za domek? Ile siana, patrz to! Widzę, a mi akurat jedzonko się skończyło. A to mogłeś mówić, ja mam. Co? Witam villagera, jak ci się żyje na Antarktydzie? Wilson. Bum. A coś w tym domku było? Chyba nie. Oj, pękła. Pękła? Dobra, damy radę. Co jest? Zobacz tego zombiaka! A czemu tu jest zombiak w całej żelaznej zbroi? O co chodzi? O co chodzi? Aha! To jest jakiś customowy Stronghold! O kurde, nie gadaj! Jezu, tu są jakieś szczury! Ej, nie wiedziałem, że to będzie customowy Stronghold. No to musimy znaleźć portal. O, co jest? Co to jest? Dobra, to wygląda mocarnie. Ej, spójrz się w dół! O kurde. Ja nie mam wiadra z wodą. Jak to? Ja mam z lawą. Bawisz się w busza? No mega ładnie to wygląda. Zombiak z żelazną siekierą. Przecież to by mnie zdjęło na dwa hity. Kolejny! A tu jest spawner ich! Ojej. Oj, stary, musisz mi pomóc. Ten Stronghold jest niebezpieczny. Musimy ostrożnie, ostrożnie. Aha! Chyba portal widziałem. Tak, 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 jest, jest, jest! Ale to wygląda. Ej, to jest tak ładne. O, triaj! Bez kitu, co jest? Myślę, że nie ma co zwiedzać, tylko już możemy wejść do Strongholda. Dobra. Do endów w sensie chodziło. Dobra, wbiję. Okej, jesteśmy? Trzeba się wykopać. Schodki najlepiej. A ja nie mam strzała, ty? Mam 30. A, to dobra. Dam ci połowę. No i strzelamy. Już nie ma. Dobra, możemy zająć się biciem go. Wojtek! Co, gdzie ty jesteś?
Zrobiłem Watera! Jak cię wyrzucił daleko. Dobra, dostaję. Bum, bum. Nie! O, dobra, tu jest woda czy nie? Ta, była woda. Jeszcze raz spercuję i go mamy. Zdejmuję nawet seta. I w swoim świątecznym sweterku... Dawaj! Dobra, mamy to. Sigma! Po pokonaniu smoka wiedzieliśmy o tym, że najlepszą opcją, aby ulepszyć swoje przedmioty, będzie wejście do End City, więc również to postanowiliśmy zrobić. Okej, jesteśmy. I teraz musimy iść. Co? Jest tu coś? Jest End City! To jest tak, End City. To i tak nie jest nic... Znaczy tam są skrzynki, czy nie? Nie, nic nam się tam nie przyda. End City! Co? Kolejne? Statek! A, dobra, no to już jest lepsze. O kurde, fajne. Tylko ja bym nie wchodził przez główne pomieszczenie, tylko tam po prostu, wiesz, perły cyknął czy coś. Do mnie strzelają. Ej, dobra, to nie był dobry pomysł, żeby tu wejść. Co ty nie powiesz? Umieram. Skrzynka. O! Musimy się wydostać stąd. Ginę. Nie, nie gin. Chodź! Mamy tu wyjście. Dobra. Wiesz, na tej życiu. Masz tą. Ja mam protection 3 i mam miecz sharpness 4, knockback 2, rozumiesz? A czekaj, mam jeszcze jeden miecz. Dobra, to masz ten drugi. Fire aspect 1. O, fajerka. A bez kitu. Pasuje. Dobra, tak. Dobra, jest podka, weź sobie drugą. Dobra, zabiłem. O, dobra! Ej, kozak itemy. Biorę, stary, pas. Zobacz. Na mnie. O, no, protection 4. Biorę elytrę. Dobra, musimy zejść w dół. Pozdrawiam. Wojtek! Co za kryminaliści! Przejdźmy się i zobaczymy, czy może jeszcze jakiś End City uda nam się tutaj znaleźć, może. Dobra. Po drodze. Co jest? Co to jest? Boss! Ja mogę się z nim tradeować! Tak? Dobra, czekaj. Biję go. Ej, mocny jest! Ej, co jest?! Piorunami strzela w nas! Co to jest za gość? Wow! Czekaj, tu nie ma Wojda, stary. Ej, tu jest skrzynka. O, jest lód normalnie. O, kozak. Ale nic nie ma fajnego. Aha, on ją broni. Tutaj jest skrzynka, której broni. Trzeba go zabić. Może tam być coś dobrego. Ej, on ginie. Do Wojda spadł. Do Wojda spadł. Sam, no. Dobra. Sharpness 4. No. Po opróżnieniu ruin statku niestety nie znaleźliśmy już żadnych struktur, jednak przypomniało mi się, że przecież mam w ekwipunku diamenty, które zdobyliśmy w jaskiniach. Dlatego dałem je napierakowi, aby zrobił sobie części zbroi i wtedy już wiedziałem, że jesteśmy gotowi, aby zmierzyć się z ostatecznym bossem. No dobra, także możemy wskoczyć już do portalu. Także wróćmy z powrotem na Antarktydę. Okej, jesteśmy w Strongholdzie. Wyskakuj. Dzięki, stary. Musimy znaleźć z powrotem tamtą wieżę, no i teraz już ostatecznie pokonać bossa, do którego tak się przygotowywaliśmy. Już jestem pod tą wieżą. No ja właśnie też ją widzę. Kurde, tylko ja w ogóle już jedzonka nie mam, nie? Strzelają do mnie przez okno, jakiś szkielet. Dobra, jestem tu. Wbijam. Niż spawnery od razu. Dobra. Co to są za itemy? O, dobra, czekaj, bo tu w skrzynkach jest jedzonko. Dobra, wchodzę do ciebie. Żeby zaraz boss ci nie zaatakował, stary. Jaki boss? Ja jestem boss. Siemanko, pająki. Lecimy dalej. O! Boss mi się odpalił. Mi też, nie ma sprawy. Niszczmy te spawnery, stary. O kurde, ile mięska. O dobra, mam w końcu szybszy kill. Uważaj, z jakimś młotem. Co jest? Ej, to już jest ostatnie piętro i tu boss będzie. Mam złote jabłko. Dobra, ja biorę te mięsko. No i co? Wbijamy, stary, na Czekaj. Wbijamy na ostateczną walkę z bossem. Dobra, bijemy. O kurde, tylko ja mam knockbacka. Ale on jest ciekawy. Ej, mega fajnie. Wow! Dobra. Musimy ostrożnie. Czekaj, bo ja będę bił. Mam go. On się teleportuje, stary. Dawaj go. Ej, dobra, pokonamy. Dawaj go. Bij. Dawaj! Jest! Mamy to! O, ile diamentów! Dobra! To koniec? O, co jest? Uciekajmy stąd! Aha, ty zginąłeś! Nie. Dobra, ja szybko w dół. Dobra. Nie! Zabił mnie. Wiem. Dobra, dwa serca. Dobra. Przeżyłem, stary. Ta wieża zaczęła wybuchać. On zostawił na nas trapa jakiegoś. Cześć, to oznacza, że przegrałem? Zabiliśmy bossa razem. Nawet ty więcej go biłeś niż ja, więc udało się.